Inicjatorem rozbioru Polski były Prusy. Austria jako pierwsza zajęła w 1769 roku Spisz, a rok później Nowy Targ, Sącz i Czorsztyn. Stworzyło to precedens na przyszłość. Gdy Rosja zdecydowała się porzucić protekcyjną politykę wobec Polski, podpisano traktaty rozbiorowe, 1772 rok. Prusy otrzymały Pomorze Gdańskie bez Gdańska i Torunia czyli całe ujście Wisły i uzyskały połączenie Brandenburgii z Prusami Wschodnimi. Były to ziemie z najmniejszą ilością ziemi i ludzi, ale otrzymane tereny były rejonem bardzo cennym gospodarczo. Zabór Austriacki objął ziemię w widłach rzek Dolna Wisła i Sanorazbuk. Były to tereny zamożne i gęsto zaludnione i obejmowały między innymi Lwów i liczne kopalnie soli. Rosja zajęły teren między rzekami Dźwina i Dniepr z miastami Połock i Mścisław. Był to największy teren, ale mało ludny i gospodarczo zacofany. Sejm Rzeczypospolitej miał ratyfikować traktaty rozbiorowe. Aby nie dopuścić do liberum veto, zawiązano konfederację pod laską Adama Ponińskiego. Mimo, że skład Izby Poselskiej był dobrany, sejmiki odbywały się w otoczeniu wojsk zaborczych. To kilku posłów wystąpiło z głośnym protestem przeciw Konfederacji i Rozbiorowi. Na ich czele stał Tadeusz Reitan. Jego czyn uwiecznił na swym obrazie Jan Matejko. Król i familia próbowali brać na zwłokę i szukali pomocy zagranicznej. Jednak mocarstwa odpowiadały na wszelki opór groźbą rozszerzenia zaborów. W 1773 roku traktaty rozbiorowe zostały ratyfikowane przez Sejm. Rzeczypospolita utraciła około 30% terytorium i ludności. Nadal jednak pozostała jednym z największych państw w Europie. Polska utraciła dostęp do morza i naturalną, górską granicę na południu. Pierwszy rozbiór stanowił precedens na przyszłość i bardzo pogorszył międzynarodowe położenie Polski. Na Sejmie Rozbiorowym w 1773 roku przeprowadzono reformę ustroju państwa objęto ją gwarancjami trzech mocarstw rozbiorowych. Uzupełnieniem decyzji sejmowych były traktaty handlowe, ratyfikowane w 1775 roku.